Coś takiego u nas w Europie ciężko sobie w ogóle wyobrazić. Ogromne buldożery, ciągniki i inny ciężki sprzęt, karczujące w mieniu oka setki czy nawet tysiące hektarów lasów i nieużytków. A to wszystko po to, aby przekształcić je w pola uprawne. Ciężkie do wyobrażenia, nie? I pomyśleć, że w Polsce, aby wyciąć jedno przyrośnięte drzewo na swojej własnej działce, które to zagraża bezpieczeństwu pobliskich zabudowań, wymagane jest napisanie specjalnego podania i uzyskanie zgody od urzędnika. A gdzieś na drugiej stronie globu, w tym samym czasie w ciągu paru godzin, kasowane są setki, jak nie tysiące sztuk drzew. Tak właśnie karczuje się lasy w Australii, Afryce oraz niektórych regionach Ameryki Północnej i Południowej. Niedawno trafiłem na ciekawe nagrania przedstawiające właśnie takie operacje i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wygląda proces karczowania i tworzenia nowych pól uprawnych w różnych zakątkach globu oraz jakie maszyny są w tym procesie wykorzystywane. A jest to wyjątkowo ciekawe, bo o istnieniu sporej części z nich nie miałem jeszcze jakiś czas temu kompletnego pojęcia. Ja jestem Mateo i witam Was na moim kanale. Jeśli takie materiały jak ten Wam się podobają, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Mulczer leśny to niezastąpione urządzenie wykorzystywane w karczowaniu nieużytków. Największe modele mulczerów włębnych radzą sobie nawet ze sporych rozmiarów zadrzewieniem, rozdrabniając je na wióry od samej korony przez pień aż po korzenie, zostawiając po sobie spulchnioną na kilkanaście centymetrów ziemię, która to w zasadzie z miejsca nadaje się już do uprawy. Problem z mulczerami jest jednak jeden. Są one niezbyt wydajne. Nawet największe topowe modele maszyn dostępne na rynku do efektywnej pracy wymagają nie dość, że potężnego ciągnika, to jeszcze sama prędkość robocza jest dosyć niska. Oczywiście w porównaniu z koparką to nadal szybko, jednak przy wielkopowierzchniowym karczowaniu praca ta może ciągnąć się tygodniami. W takim przypadku o karczowaniu w ciągu dnia dziesiątek czy setek hektarów można zapomnieć. W ten sposób możemy sobie karczować nieużytki na niewielkich działkach u nas w Europie, jednak w przypadku działania na ogromną skalę potrzeba zdecydowanie wydajniejszego sposobu. W Afryce czy Australii radzą sobie z tym w zdecydowanie szybszy i bardziej wydajny sposób, a co najzabawniejsze, to ten sposób jest prosty jak budowa cepa. Jak widzicie na filmie, w pierwszym etapie karczowania terenu wykorzystuje się do tego potężny, gruby łańcuch ciągnięty za dwoma buldożerami. Jest to dość stare i sprawdzone rozwiązanie. Nie do końca wiadomo, kiedy zostało ono wykorzystane po raz pierwszy, ale prawdopodobnie stosowano je już za czasów silników parowych. Już w latach 40. i 50. na terenach kolonialnych Brytyjczycy na masową skalę karczowali tak afrykańskie lasy, aby tworzyć tam pola uprawne. Z tego patentu szeroko korzystało też wojsko. Amerykanie w czasie wojny we Wietnamie karczowali w ten sposób lasy w celu tworzenia polowych lotnisk oraz baz wojskowych na terytorium nieprzyjaciela. Łańcuch powala lub wręcz wyrywa drzewa wraz z korzeniami, a cały krajobraz wygląda jak po przejściu huraganu. Jest to obecnie najtańszy i najszybszy sposób karczowania lasów pod kątem czasu oraz ilości spalanej ropy na hektar. Oczywiście wypalania nie bierzemy pod uwagę. Ale to wszystko to tak naprawdę dopiero pierwszy etap roboty, aby przygotować taką ziemię do uprawy. Kolejnym etapem jest posprzątanie całego tego majdanu, a z pomocą przychodzą tu specjalistyczne maszyny, takie jak choćby te produkowane przez amerykańską markę Savannah, mającą swoją siedzibę w Georgii i wysyłającą swoje maszyny na cały świat. I mowa tu o specjalnych pługach leśnych lub wyorywaczach pni i korzeni. Są to maszyny zazwyczaj ciągane za traktorem lub buldożerem, ale często do tego celu wykorzystuje się też koparki. Tego typu wyorywacze pracują także w Europie i wykorzystywane są choćby do wyrywania pni w sadach czy pozostałościach po zrębie. Zasada działania mechanizmu jest dość prosta. Ustawione pod odpowiednim kątem koła z zębami wgryzają się w glebę, zakleszczając pień, który wraz z obrotem kół wyciągany jest na powierzchnię. Tutaj możecie zobaczyć taki wyrywacz do pni w akcji na Ukrainie, spięty razem z ciągnikiem kierowiec. Na filmie maszyna wyciąga z ziemi pnie po starym sadzie jabłoniowym w celu przygotowania pola pod nowe nasadzenia. Tu z kolei maszyna pracująca we Francji, wyrywająca pozostałości pni po wycince lasu i to do tego ociągnięta przez ciągnik Fenda w wersji leśnej.
dość rzadko spotykane i tak mi się wydaje, zwłaszcza w Polsce. Pewnie wielu z Was pamięta jeszcze te stare polskie zgrabiarki gwiazdowe. W wielu gospodarstwach użytkowane są one po dziś dzień. No to marka Savannah produkuje właśnie takie zgrabiarki, tylko w wersji ekstremalnej. Nie służą one do zgrabienia siana, a do przerzucania i układania w wały całych fragmentów drzew i korzeni. Powalone i wyrwane w ten sposób drzewa zgrabiane są w wał, co później ułatwia ich załadunek i wywózkę z pola. Taką zgrabiarką można też karczować mniejsze chaszcze, krzaki czy kilkuletnie samosiewy drzew i raczej nie powinny one zrobić na maszynie większego wrażenia. Zgrabiarki te występują w dwóch wersjach. Takiej standardowej, delikatniejszej dla mniejszych ciągników oraz drugiej wzmocnionej do współpracy z największymi traktorami na rynku, na której wrażenia nie robią nawet pnie ściętych drzew. Gałęzie, korzenie oraz wszystko to, co z jakichś powodów nie zostało z pobojowiska wywiezione, rozdrabnia się za pomocą ogromnych wałów nożowych lub specjalnych talerzówek leśnych. Czasem resztki rozdrabnia się mulczerem leśnym lub też najzwyczajniej w świecie urządza się ogromne ognisko i spala, choć nie wszędzie jest to praktykowane ze względu na zagrożenie pożarowe. Niekiedy w przypadku mniejszych drzew i krzaków sprawę da się też załatwić w prostszy sposób przy wykorzystaniu specjalnych adapterów na spychacz, takich jak te produkowane przez australijską markę Gessner. Gessner to producent maszyn rolniczych, takich jak siewniki, doglebowe aplikatory do nawozów, czy też sprzęt do uprawy trzciny cukrowej, jednak mają oni też w swojej ofercie dość szeroki wybór osprzętu dla buldożerów. Jednym z nich jest specjalny spych do wyrywania drzew i krzaków, który pozbywa się niechcianego zadrzewienia w szybki i efektywny sposób, nie przepychając też niepotrzebnie dużej ilości ziemi. Z kolei do celów spulchnienia gleby marka Gessner ma także cały wachlarz osprzętu dla buldożerów i ciągników gąsienicowych, z pomocą których można spulchnić skuty na skałę grunt lub też wyorać pozostałe w ziemi korzenie. Tak przygotowany teren może być teraz w końcu przekształcony w pole uprawne lub zalesiony ponownie świeżym drzewostanem. Ten odcinek to dla nas Europejczyków jednak tylko ciekawostka. W naszych realiach starego kontynentu masowe karczowanie drzewostanu na taką skalę, jak choćby przy użyciu tych buldożerów i łańcucha, jest nie do pomyślenia ze względu na regulacje prawne czy też ekonomię. No i u nas też wydaje mi się, że nie ma aż tylu terenów, które nadawałyby się na pole, a z jakichś powodów w dalszym ciągu pozostawałyby w żaden sposób niezagospodarowane. Dajcie znać, czy podobają Wam się tego typu odcinki i czy chcielibyście zobaczyć ich więcej. Przedstawione w tym materiale potężne maszyny to jedynie wierzchołek góry lodowej, a sam mam jeszcze kilka pomysłów na podobnego typu filmy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego mojego kolejnego odcinka. Zapraszam Was również do zaobserwowania mnie na TikToku, Instagramie i Facebooku oraz do dołączenia do naszej grupy Mechanizatorzy Mateo 780 po więcej ciekawostek ze świata ciężkiego sprzętu i maszyn. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.